Cześć, dzisiaj na tapet wjeżdżają koła ARC 1100, wysokość stożka 50, dostępne są w wysokościach 38, 50, 60 i 80, jeżeli dobrze pamiętam. Cena 11 koła tam z jakimś malutkim haczykiem, czyli pewnie na tym zgnojonym rynku za 8 w DT4U się da kupić na wyprzedaży. Trochę taniej niż sklepy płacą. 668 waży przód. Komplet miał ważyć od 1300, ale zapewne to nie ten komplet akurat, bo tu mamy 668 i tył mamy 800, czyli razem mamy 1469. Piasty DT Swiss 180, czyli topowy model piast DT Swissa. Na łożyskach już ceramicznych, Sync Ceramic. Co ciekawe, gdzieś mi tu mignęło, o właśnie, że te koła są aerodynamizowane przez Swisside. To jest firma, która zaczyna w coraz większej ilości projektów rowerowych brać udział. Tutaj mamy ratchet EXP szosowy pod 11, z tego co tu jest napisane. Można sobie taką piastę łatwo rozebrać. Ratchet EXP troszkę się różni od ratcheta, który był wcześniej, bo jest to tak zrobione, że jeden ratchet siedzi w piaście, a tylko jeden pierścień mamy ruchomy, mamy tylko jedną sprężynkę. Zapewne urwało się tutaj znowu parę gramów z wagi, ale koła i tak prawie 1,5 kg. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? No to co fajne, to na kole jest naniesione na stałe, co ile tutaj można pompować. Obręcz ma rozmiar 622x20, cokolwiek to znaczy. A tutaj mamy przy szerokości minimalnej, to jest 25 zalecane, 8,5 bara, czyli możemy tu naprawdę nabić na kamień, bo oponka na 8,5 bara to jest opór twardo napompowany, a maksymalna szerokość opon to jest 64 mm, to będzie ponad 2 cale i tutaj wtedy jest niecałe 3, bo jest 2,9 bara. Natomiast jeżeli w tublesie, to wtedy mamy odpowiednio 7 barów i 2,4 bara. Obręcz jest hooked, czyli z haczykiem. Koło jest oklejone od razu taśmą tublesową DT Swiss, ma w komplecie zawory i co ciekawe, ma w komplecie drugi bębenek pod XDR, gdyby ktoś chciał sobie założyć inną kasetę. Zobaczmy, jaką tutaj mamy wysokość, 49 z maluteńkim grosikiem, czyli ta 50 jest prawie 50, a jeżeli chodzi o szerokości, to mamy zewnętrzną 26,5 powiedzmy, a wewnętrzną mamy 19,5. No, na 19,5 założyć ponad 2 cale to odważnie, ale najwyraźniej da się. Aha, możemy jeszcze zobaczyć, jak cyka ten ratchet. Cyka dość ładnie. Jak widzieliście, sporo smaru było tam nawalone. Także można na pewno trochę to oczyścić, będzie cykało lepiej. Aha, jeżeli chodzi o szprychowanie, to w sumie nie sprawdziłem, ale możemy na szybko policzyć 6,24 z przodu i 6,24 z tyłu w układzie standardowym, czyli na dwa krzyże parami szprychy lewa, prawa, bez żadnych słoneczek, bez udziwniania. Koła bardzo fajne, dość drogie, trochę spore logo jak na moje, ale to pewnie można zamalować albo zakleić. Dzięki za obejrzenie tego wideo, do kolejnych, hej!